Mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15. Wybiła godzina 15, zatem czas na Prosto z kadru. Wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Witam się z wami Wojciech Nelec i zapraszam was jak zwykle w podróż dookoła świata, jeśli chodzi o komiksy. Dzisiaj będą to dwa tytuły. Kolejna część z sagi Criminal z wydawnictwa Mucha Comics oraz pierwszy tom z serii Coś zabija dzieciaki z wydawnictwa Nonstop Comics, gdzie zamiast przygód kryminalnych będziemy mieć nutkę grozy i horroru. Od dosyć znanego scenarzysty amerykańskiego, bardziej znanego z superbohaterami, ale o szczegółach oczywiście dowiecie się później. Natomiast zanim przejdziemy do komiksów, będziemy mieć rozmowę z gościem. Będzie to Michał Traczyk, jedna z osób odpowiedzialnych za Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej, którego czwarta edycja rozpoczyna się już w przyszłym tygodniu. Porozmawiam z Michałem właśnie na temat tego, co organizatorzy szykują tym razem, jakich komiksów możemy się spodziewać, ponieważ każda tutaj poznańska impreza jest powiązana z darmową publikacją, zinami, zarówno takim jednym zbiorczym, jak i też wieloma pojedynczymi tytułami. Zatem jeśli jesteście ciekawi, co na was będzie czekać, zapraszam was do rozmowy, która odbędzie się już za momencik. Wracamy do Prosto z kadru, waszego kącika komiksowego w Radio Afera i tak jak zapowiadałem na samym początku, mamy dzisiaj gościa z okazji kolejnej edycji Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej i jest nim Michał Traczyk, kierownik pracowni komiksu Poznańskiej Biblioteki Uniwersyteckiej. Cześć Michale. Cześć. Kolejna impreza, ale niestety w kolejnych takich smutnych troszeczkę okolicznościach, bo w tym roku ponownie nie zobaczymy się osobiście z powodów covidowych i będzie to kolejna edycja online. Zgadza się? Niestety tak. To, co dzieje się w Polsce, nie pozwala na zorganizowanie normalnej, tradycyjnej imprezy, w związku z czym musimy spotykać się online, ale jesteśmy przygotowani na to, na tą ewentualność. No właśnie, bo w zeszłym roku pamiętam, że całkiem szybko wam się udało przygotować do tego, aby wszystko przeprowadzić zdalnie i pamiętam, że to naprawdę bardzo dobrze wyglądało, więc domyślam się, że teraz z tym doświadczeniem zeszłego roku było pod tym kątem chyba troszeczkę łatwiej i troszeczkę mniej stresująco, jak mniemam. Wydaje mi się, że tak, natomiast zawsze weryfikuję rzeczywistość, w związku z czym dowiemy się już niedługo, ponieważ pod koniec przyszłego tygodnia. No właśnie, impreza zaczyna się de facto według kalendarza imprezy 22 kwietnia i trwa do niedzieli. Czy mógłbyś naszym słuchaczom opisać pokrótce, czego mogą się spodziewać po tegorocznej edycji? Tak naprawdę to nasza impreza zaczyna się trochę zaskakująco, ponieważ już 20 kwietnia we wtorek, ponieważ tego dnia otwieramy wystawę Filipa Myszkowskiego w Galerii Centrala, ale to jest jedyny punkt, który zaczyna się w ten sposób i bierze się to z faktu okoliczności, w jakich mogliśmy tę wystawę zorganizować. Zatem od wtorku będzie można zajrzeć do centrali przy placu Cyryla Ratajskiego i pooglądać obrazy, które Filip Myszkowski malował przez ostatnie 10 albo i kilkanaście lat. Są to obrazy inspirowane w dużym stopniu jego bohaterem Bezbólem.
I na pewno wystawa warta obejrzenia. Ta główna impreza rzeczywiście zaczyna się w czwartek 22 tego dnia oraz w piątek 23 będzie odbywać się konferencja naukowa Religie w komiksach. Konferencja online, więc nie będzie można posłuchać sobie na żywo, ale wszystkie referaty będą transmitowane na Facebooku. W związku z czym będzie możliwość wysłuchania tych wystąpień. No i to tyle, ponieważ pewnie będzie można komentować, może uda nam się gdzieś w dyskusjach odnieść także do tych komentarzy pod transmisjami. Sobota i niedziela w tym roku wydłużyliśmy festiwal, postanowiliśmy poszerzyć trochę jego formułę, rozszerzyć jego trwanie również na niedzielę, w związku z czym w sobotę i w niedzielę to, co wszyscy znają w takiej formie, jakie odbyło się to w zeszłym roku, czyli dwa dni prelekcji, spotkań autorskich, to wszystko dostępne niestety tylko online, ponieważ nie ma możliwości zorganizowania czegokolwiek z udziałem publiczności. Będą to prelekcje w kilku pogrupowanych blokach tematycznych, aczkolwiek jak to będzie poukładane w tej chwili jeszcze nie mogę zdradzić. No, będzie tradycyjnie komiks kobiecy, komiks superbohaterski, będą spotkania autorskie. W tym roku chcemy wprowadzić nowy element, nowy segment, mianowicie stwierdziliśmy, że w naszym festiwalu brakuje trochę mangi, w związku z czym będzie także trochę prelekcji o tej odmianie komiksu. Brzmi bardzo ciekawie. Michale, tylko przypomnij naszym słuchaczom, mówisz o streamingu online na Facebooku? Tak, mówię na Facebooku, na kanale, na profilu Czytelni Nowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu i prawdopodobnie również bezpośrednio w wydarzeniu Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej. Świetnie. Nieodłącznym elementem festiwalu są też darmowe komiksy. Jak mniemam, inicjatywa ta wróci również i będzie obecna w tym roku. Oczywiście. To jest filar tej imprezy. Tak jak w zeszłym roku będzie można zdobyć około 30 tytułów przygotowanych specjalnie przez nas, plus 10 zeszytów ściągniętych ze Stanów Zjednoczonych. I będzie można to zdobyć w taki sam sposób, jak miało to miejsce w zeszłym roku, czyli zostawiając komentarze pod poszczególnymi transmisjami, streamingami, do których konkretne tytuły będą przypisane. Wśród tych darmowych publikacji, poprawnie jeśli się nie mylę, jest kolejna edycja Darmozina. Oczywiście. Czyli takiej grubszej antologii. Jakie miałeś wrażenia, jakie masz wrażenia po tym materiale z tego roku? Czy przewijały się tam komiksy, które na przykład ewidentnie odnoszą się do naszej obecnej sytuacji covidowej, czy raczej odchodzimy od smutnej, szarej rzeczywistości i skupiamy się na czymś zupełnie innym? Tematyka jest bardzo różna, nie tylko w Darmozinie, ale także w pozostałych zinach. Są autorzy, którzy nie mogą nie zauważyć tego, co się wokół nas dzieje od ponad roku, ale są też tacy, którzy próbują tego nie zauważać albo próbują od tego uciec. W związku z czym myślę, że znajdziemy trochę tego, trochę tamtego. Co dokładnie
Zdradzę. Czyli czekają na nas niespodzianki. Oczywiście. Oczywiście też jest tak, że można sobie mniej więcej spróbować wyobrazić na podstawie okładek, tytułów i nazwisk autorów. Wszystkie ziny powoli ujawniamy. Można je sprawdzić albo na stronie festiwalu komiksy-poznań.pl albo na Facebooku Czytelinowa, gdzie te okładki stopniowo z opisami stopniowo się pojawiają. Myślę, że wyrobimy się ze wszystkimi do festiwalu. Mm-hmm. Już tak właśnie od jakiegoś czasu obserwuję, co tam się dzieje w tym temacie i widzę oczywiście znajome nazwiska, które często się przewijają wśród waszych publikacji, ale czy też będą jakieś debiuty, zarówno pod kątem właśnie darmozina, czy współpracy z biblioteką, albo czy też zupełnych takich stuprocentowych debiutantów, którzy swój pierwszy komiks będą mogli wydać właśnie za waszym pośrednictwem? Powiem szczerze, nie pamiętam, czy mamy takiego debiutanta z prawdziwego zdarzenia, jeśli chodzi o ziny. Natomiast w darmozinie tak, zdarzą się z komiksy młodych autorów, którzy nie mieli wcześniej jeszcze okazji publikować. Myślę w tej chwili, staramy się, żeby to tak jak zwykle była mieszanka doświadczenia uznanych nazwisk z tym, co jeszcze nie jest do końca rozpoznane albo tworzone przez autorów, którzy cały czas, można powiedzieć, są jeszcze na początku swojej drogi artystycznej. No i jest to jeszcze podbudowane zawsze jakąś partią komiksów zagranicznych. W tym roku będą to przede wszystkim ziny portugalskie. Mamy czworo autorów z tego kraju. Będzie jeden Brazylijczyk, jeden gość z Rumunii. To chyba w tym roku cała reprezentacja zagraniczna. No właśnie, bo też co roku, to też chyba jest taką tradycją festiwalu ostatnio, że mamy też właśnie gości z różnych krajów w ramach tych publikacji i spotkań autorskich, prawda? Tak, w tym roku postanowiliśmy zaprosić artystów portugalskich, stąd ich ziny do zdobycia, ale będą podczas festiwalu, będzie możliwość obejrzenia spotkań z dwoma twórcami portugalskimi, z Rujem Pimentalem, autorem komiksu Fado, Nocne historie, który niedługo pojawi się na naszym rynku, i Dawidem Camposem, autorem Kasumai. To jest komiks, który już część z nas miała zapewne okazję przeczytać. Oba komiksy wyszły nakładem, czy wyszły lub wyjdą nakładem Team of Comics. Oprócz gości mamy również wystawę portugalską, którą zorganizujemy w bibliotece, aczkolwiek dostęp do niej będzie utrudniony. Tak samo jak do większości pozostałych, ponieważ będziemy mieć jeszcze wystawę Edyty Bystroń w Baraku Kultury, wspomniany Filip Myszkowski w Galerii Centrala, będzie Ojciec René, wystawę na Uniwersytecie Artystycznym i będzie jeszcze minimalistyczna wystawa polskiego komiksu minimalistycznego, także w Bibliotece Uniwersyteckiej. Niestety nie potrafię powiedzieć w tej chwili, w jakim zakresie będzie można, będzie do nich dostęp. Na pewno najłatwiej będzie dostać się do centrali i do Baraku Kultury, ale też postaramy się zaprezentować te wystawy online. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, ale zapraszam bardzo serdecznie.
Trzymam zatem kciuki, żeby wszystko wypadło jak należy. Michale, podsumujmy zatem. Zaczynamy 20 kwietnia z wystawą Filipa Myszkowskiego w Centrali. Natomiast 22 od czwartku do piątku konferencja naukowa o religii w komiksie. I sobota, niedziela, panele, prelekcje, dyskusyjne spotkania z gośćmi na najróżniejsze tematy i przez cały ten okres spotkań online możliwość zdobycia darmowych komiksów. Tak jest. Wszystko się zgadza. I wszystko na Facebooku Czytelnia Nowa Biblioteki Uniwersyteckiej i wydarzeniu Festiwal Sztuki Komiksowej w Poznaniu, edycja czwarta. Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej 2021, tak to chyba widnieje w tej chwili. Dokładnie tak, dokładnie tak. Zatem serdecznie zapraszamy wszystkich do tego, aby wziąć udział. Jest online, za darmo, więc grzech nie skorzystać. Michale, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki za to, żeby wszystko potoczyło się jak najlepiej i mam nadzieję, że w przyszłym roku już będziemy mogli osobiście się spotkać ze wszystkimi i organizatorami, i uczestnikami, i autorami komiksów. Też mam taką nadzieję, wszyscy jesteśmy spragnieni. Słuchacie prosto z kadru waszego kącika komiksowego w Radio Afera. Przechodzimy już do komiksów po naszym wcześniejszym wywiadzie, do konkretnych komiksów, o których wspominałem na samym początku dzisiejszego odcinka, a będzie to Criminal, kolejny tom z serii bardzo popularnej i w Stanach Zjednoczonych i wydaje mi się również w Polsce bardzo dobrze przyjętej i absolutnie nie dziwię się temu pozytywnemu odbiorowi tejże serii, publikowanej u nas przez Mucha Comics, ponieważ jest to kawał konkretnego, dobrego komiksu. Większość części była dla mnie bardzo dobra, może niektóre co najwyżej dobre, ale wciąż bardzo wciągające. Czym w ogóle jest seria Criminal, jeśli nie słyszeliście o niej wcześniej? Mówiąc w wielkim skrócie, jak zresztą tytuł podpowiada, jest to seria różnych opowieści kryminalnych powiązanych z takim życiem właśnie niebezpiecznym, gdzie mamy złodziei, gangsterów, takich typów spod czarnej gwiazdy, ale właśnie wchodzimy w głąb bardziej tego, nie tylko ich poszczególnych działań, ale też na przykład rodziny, poznajemy ich historię i tak dalej. Cechą charakterystyczną Criminal jest to, że każda opowieść jest powiązana z tymi samymi postaciami, ale na przełomie różnych lat, różnych dekad, więc czasem poznajemy historię jednej postaci, później poznajemy historię ich tej od dzieci tej postaci na przykład, albo jeszcze idziemy w przeszłość, albo gdzieś pomiędzy tego to wszystko, więc tak naprawdę sięgając po każdy tom, nigdy nie wiemy, gdzie twórcy, czyli Ed Brubaker i Sean Phillips nas zabiorą i to jest bardzo fascynujące. Zawsze to będzie coś nowego i przez to każdy z tych tomów można czytać absolutnie niezależnie. Mimo tego, że to jest jeden wielki, ten sam świat, nie musimy znać poprzednich tomów tej serii. Historie są zamknięte, o postaciach dowiadujemy się tyle, ile tak de facto potrzebujemy. Ten najnowszy tom, który został niedawno wydany przez Mucha Comics, nosi tytuł Zły czas, złe miejsce oraz Parszywy weekend, ponieważ polskie wydania zbierają dwie historie oryginalne w jednym tomie. I jeśli się nie mylę, w Stanach na miękko, w miękkiej oprawie są wydawane te poszczególne historie osobno, a tutaj nasz polski wydawca zbiera to w takie grubsze tomy. Oczywiście w Ameryce również mamy do czynienia z grubszymi tomami, ale przyznam szczerze, że nie do końca orientuję się, jak dokładnie jest to tam zbierane ze sobą. Podejrzewam, że też minimum dwie albo nawet więcej historii w jednym grubszym tomie. No i tutaj też właśnie mamy zwykle, a właściwie chyba zawsze dwa w jednym. Jest to taki dosyć nietypowy tom, ponieważ obydwie historie
są skupione na tematyce komiksu. To jest najciekawsze. W pierwszej historii Zły czas, złe miejsce przyglądamy się, jak kolejny członek rodziny Lawless, których już poznajemy właśnie od samego początku właściwie serii, siedzi w więzieniu, odczekuje na moment, w którym będzie mógł z niego wyjść, wrócić do interesów. Tak właściwie to no, typowo, jak najchętniej by jak najszybciej się stamtąd wyjść, no ale zabija sobie czas lekturą komiksu i mamy tutaj takie doświadczenie komiksu w komiksie. Troszeczkę taki klimat Strażników Alana Moore'a, gdzie również mieliśmy czasem fabułę przerywaną komiksem, który był jakby wydawany w tym świecie. Tutaj jest tak samo, mamy do czynienia, przynajmniej mam takie wrażenie i mam nadzieję, że tutaj się nie mylę, z fikcyjnymi właśnie seriami komiksowymi czytanymi przez bohaterów. Bo zarówno to będzie przez właśnie Tiga Lawlessa, który tutaj jest głównym bohaterem. Później akcja przenosi się troszeczkę dalej, gdzie podróżuje on ze swoim synem i z kolei ten syn też będzie czytał komiks w trakcie naszej lektury. Będzie nawet chciał zdobyć inne numery serii, której czyta, ponieważ to był prezent od jego ojca. I mimo tego, że nie jest to teoretycznie coś, co przypadło mu bardzo do gustu, to jednak go wciągnęło i jest ciekaw innych po prostu wątków fabularnych z tej historii. Oczywiście pomiędzy tym wszystkim mamy typowe bardzo wątki dla criminal, czyli właśnie porachunki gangsterskie, jakieś sprawy do załatwienia, zlecenia, trzeba wydobyć jakieś informacje, trzeba się kogoś pozbyć. No i jednocześnie poznajemy jeszcze bardziej tą toksyczność rodziny, jaka się tutaj przewija, gdzie dziecko głównego bohatera jest właściwie zmuszane do tego, żeby dzielić te życie nielegalnych uczynków i nie jest to oczywiście fajne, jak na to spojrzymy z punktu widzenia takiego obiektywnego, natomiast z drugiej strony to nam daje po prostu lepszy wgląd na postać, którą, jeśli dobrze pamiętam, poznaliśmy już jako dorosłego człowieka wcześniej w innej opowieści. Ja przyznam szczerze, że trochę się zaczynam jakby gubić, jeśli chcę myśleć o tym komiksie jako całości, bo na pewno dałoby się tutaj przeczytać mniej więcej te opowieści w jakiejś konkretnej kolejności, jeśli chodzi o chronologię, ale tak jak wspomniałem, te komiksy są pisane w taki sposób, że nie musimy jakby pamiętać o poprzednich tomach. Jeśli pamiętamy, to oczywiście jest w porządku, ale szczerze mówiąc celowo właśnie sobie nie przypominam wcześniejszych, no bo też trochę bez sensu, żeby co kolejny tom znów czytać wszystkie poprzednie. Co prawda to wciąż są dobre komiksy, ale mimo wszystko jakby takie czytanie w kółko mogłoby być bardzo bardzo dziwne. Zatem mamy jedną opowieść, gdzie mamy dwie różne lektury komiksowe i mamy później jeszcze drugą historię, o której wspomniałem i nosi ona tytuł Parszywy Weekend, gdzie skupiamy się na komiksie z trochę innej perspektywy, ponieważ znów mamy jedną z postaci, którą poznaliśmy już wcześniej i poznajemy jej dzieje z przeszłości względem tego, gdzie ją poznaliśmy po raz pierwszy. Jest to rysownik, który zostaje poproszony przez organizatorkę jednego z konwentów, aby zaopiekować się innym legendarnym artystą komiksowym, który jest gościem tego konwentu i ma dostać specjalną nagrodę na tej imprezie. I tutaj poznajemy właśnie, co łączy te dwie postaci, to jest Jacob i nasz główny bohater i Hall Crane, i to jest ten właśnie legendarny rysownik, który ma dostać nagrodę. I
narracja jest prowadzona z perspektywy tej osoby, która ma się nim zająć, więc poznajemy też właśnie otoczkę. Mamy taką, mamy opisaną sytuację, dlaczego nasz główny bohater nie do końca mu się podoba ten pomysł, na który mimo wszystko się zgodził. I to jest podwójnie ciekawa historia, która mnie bardzo, bardzo mocno wciągnęła w tym komiksie. Podwójnie, ponieważ z jednej strony mamy bardzo fajną intrygę w tym komiksie, ponieważ ten nasz główny bohater dowiaduje się, że legendarny rysownik poszukuje czegoś, co mu kiedyś odebrano. Nie jest do końca pewien, co to jest, chociaż podejrzewa. Więc obserwujemy, jak ten legendarny rysownik ma absolutnie gdzieś całą otoczkę, która się wokół niego robi, fanów, to, że jest tam określany mianem legendarnego, że ma dostać nagrodę, która go w ogóle ani trochę nie interesuje. On chce tylko załatwić jakieś interesy, załatwić jakieś pewne niedokończone sprawy. I oczywiście seria nie nazywałaby się Criminal, gdyby nie dotyczyła czegoś nie do końca legalnego. I z drugiej strony jest to mega fascynująca opowieść, ponieważ z perspektywy fana komiksów jest tutaj bardzo dużo takiego widoku z zaplecza na właśnie kwestie bycia, pracowania w biznesie komiksowym, jak wyglądają kwestie konwentów i tak dalej. No, twórcy tej serii są już w tym interesie, jakby nie było od dłuższego czasu, więc mają swoje doświadczenie, znają doświadczenie innych, jakie im opowiadano, no i znają też doświadczenie, o których się mówi nie bezpośrednio. I zdecydowanie czuć tutaj taki... W tej historii czuć pewnego rodzaju chęć rozliczenia się z tym, jak wygląda praca komiksiarza, z jakimi rzeczami ona się wiąże, jak można zostać w jakiś sposób też źle potraktowanym w różnych aspektach. Co jest w ogóle całkiem ciekawe, szczególnie, że ostatnio znów pojawił się wywiad z Edem Brubakerem, zdaje się, na podcaście od Kevina Smitha, gdzie opowiadał o tym, że absolutnie nie dostaje żadnych tantiem, właściwie nic praktycznie z pieniędzy nie dostaje za to, że jego postaci, które stworzył dla Marvela, no... występują w dużych produkcjach albo mają swoje seriale. Tutaj kontekst jest konkretny, chodzi o postać Winter Soldiera, który był w filmach, był i jest teraz w swoim serialu, i scenarzysta nic właściwie z tego nie ma. Przyznał, że więcej dostał pieniędzy za swój króciutki, malutki występ w jednym z filmów, gdzie gościnnie właśnie pojawił się w filmowym Zimowym Żołnierzu. Biorąc pod uwagę, ile te filmy zarabiają, ile się merchandise'u produkuje i sprzedaje, jeśli taka mała rolka dała mu więcej pieniędzy niż właśnie fakt, że postać, która stworzył, występuje w filmach i serialach, gdzie jest częścią tytułu, no to wiele mówi na temat tego biznesu. No, ale o tego typu przypadkach już się dosyć często słyszało. Zresztą Jim Starlin też wspominał, że Thanos, postać, którą on stworzył i na której się opiera cały konflikt Infinity Saga filmów MCU, zarobił mniej na tym niż za to, że w filmie DC jednym pojawiła się też inna postać stworzona przez niego i nawet to nie był jakiś główny złoczyńca, więc to jest nadzwyczajne. Ale troszeczkę zszedłem tematu. Komiks właśnie porusza jakby różne te aspekty właśnie kwestii bycia twórcą komiksowym i to jest fajne, bo z jednej strony mamy wciągającą tą taką historię kryminalną, ale podbudowaną tym całym zapleczem świata komiksowego,
Świetnie się to ze sobą zgrało, świetnie to zostało narysowane, świetnie napisane i to jest jeden z tych kolejnych porządniejszych tomów sagi Criminal. Jeśli nie mieliście do czynienia, zerknijcie, jeśli was właśnie interesuje opowieść kryminalna osadzona w tematyce komiksowej, dosłownie i w przenośni w tym wypadku, to naprawdę, naprawdę polecam sprawdzić. Criminal, zły czas, złe miejsce, parszywy weekend z wydawnictwa Mucha Comics. Przypominam, słuchacie prosto z kadru waszego kącika komiksowego w Radio Afera. Przechodzimy do ostatniego komiksu w dzisiejszej audycji i będzie to pierwszy tom z serii z wydawnictwa Nonstop Comics Coś zabija dzieciaki. Za komiks odpowiadają James Tynan IV, Werther Deledera i Miquel Muerto. Cóż, tak jak wspomniałem na początku audycji, scenarzysta tego komiksu wydaje mi się, że już jest dosyć znany. Zaczął w sumie taką na dobre swoją przygodę z komiksem mainstreamowym z DC Comics. Obecnie Tynan jest zresztą scenarzystą głównego tytułu z Batmanem od jakiegoś czasu, więc właściwie dostał jedną z najważniejszych ról, jeśli chodzi o komiks superbohaterski w DC Comics. Wcześniej też pisał Detective Comics w ramach DC Odrodzenie i pamiętam, że tam właśnie najbardziej mi się spodobało to, co pisał. Tam najbardziej odczułem to, co on chce opowiadać, co mu najlepiej wychodzi, bo wcześniej no, bywało z tym różnie. Sam też ten Batman, który obecnie wychodzi, też nie jestem jego jakimś wielkim fanem, ale to znów kwestia dyskusyjna, też ile tam również redakcji, która narzuca pewne rzeczy scenarzystom, no bo nie ma się co oszukiwać. Redakcja jest zawsze nad scenarzystą i scenarzyście nie musi się zawsze to podobać to, co ma do napisania i będzie musiał to napisać, jak na przykład Straczyński w Spider-Manie w Marvelu. No ale znów za bardzo odchodzę na bok z tematem. Tutaj mamy do czynienia z w pełni autorską serią, więc nie mamy żadnego takiego, wiecie, nacisku, wpływu osób trzecich, nie mamy do czynienia z jakąś tutaj własnością intelektualną, która jest znana na całym świecie i wiele osób w garniturach chce z tego mieć jak najwięcej i tak dalej. Autorska seria. James Tynan lubi horrory, lubi opowieści grozy, lubi je pisać i z tego gatunku właśnie jest ta historia. No i o czym ona jest? Cóż, tytuł to Coś zabija dzieciaki. I to jest w sumie najkrótsze podsumowanie, jakie można byłoby tu wymyśleć. I na samym początku pamiętam, jak ta seria zaczęła wychodzić w Stanach, zastanawiałem się, o czym ona może być? Co tu się dzieje? A chodzi dosłownie o to. Coś zabija dzieciaki. Komiks jest otwarty, otwiera się sceną, gdzie właśnie mamy grupę dzieciaków, która gra wyzwania, mówię nieprawdy i tak dalej. Jakby rzecz polega na tym, że jesteśmy bardzo szybko świadkami tego, że właśnie grupa dzieciaków zostaje zamordowana i świadkiem tego wszystkiego jest nasz główny bohater James, który jest w sumie też podejrzany o to, że on mógł mieć coś wspólnego z tymi morderstwami, chociaż byłoby to bardzo nietypowe, biorąc pod uwagę, że sposób, w jaki dzieci zostały zamordowane, był wyjątkowo brutalny. Naprawdę bardzo mocno, skrajnie brutalny. Jest też może małe ostrzeżenie, jeśli nie lubicie za bardzo wizualnego horroru i jak dzieje się krzywda nastolatkom, to może nie do końca będzie komiks dla was. Natomiast tak, rzeczywiście, motyw polega na tym, że pojawia się coś.
coś, co może nie będę za bardzo opisywać, żeby nie psuć wam żadnej niespodzianki, ale coś na pewno niezbyt ludzkiego, co zaczyna mordować dzieci. Jak się okazuje w komiksie, nie jest to jakiś wyjątek, nie jest to jakieś jedno wydarzenie, tylko prawdopodobnie cała seria morderstw i zniknięcia dzieci. Historię obserwujemy z perspektywy właśnie, znaczy nie tylko z tej perspektywy, ale naszym głównym bohaterem jest James, o którym wspomniałem, który był znajomym właśnie tej, jakby to określić, najświeższej grupy ofiar, jaka się tutaj trafiła w mieścinie, w której mieszka. I poznajemy też inną osobę, tajemniczą panią w bardzo charakterystycznym stroju, który swoją drogą widziałem, że bardzo szybko już dostał instant cosplay, jak tylko seria zaczęła wychodzić w Stanach, to było bardzo szybko, która prawdopodobnie ma coś wspólnego z całym tym zamieszaniem. I będziemy obserwować powoli, jak drogi tych dwóch postaci się skrzyżują i będziemy musieli odkryć, co stoi za tymi tajemniczymi morderstwami. I tutaj bym może chciał urwać, jeśli chodzi o odnoszenie się do konkretów w fabule tego komiksu, ponieważ jest to komiks grozy, jest to komiks z elementami tajemnicy. Jest to dosyć istotne, ponieważ buduje tutaj to klimat. Niestety wydaje mi się, że ten klimat jest jednak mimo wszystko nie do końca równy. Na początku rzeczywiście czuć tutaj bardzo dużą atmosferę tajemnicy w tej grozie. Natomiast im więcej bohaterów w tym komiksie jest wciąganych w tą intrygę i do tych tajemniczych postaci, które poznajemy tutaj, tym ta tajemniczość, poziom tej tajemniczości spada. Zostaje tylko nam sama groza, chociaż tak jak wspomniałem, na początku ona działała bardzo dobrze, ponieważ mieliśmy niewiele postaci powiązanych z tym wątkiem, niewiele z nich było zaangażowanych bezpośrednio w coś, co się dzieje, bo oczywiście to dziwne, tajemnicze coś, które morduje, nie wszyscy, a właściwie praktycznie nikt nie wierzy Jamesowi w to, co on widział, więc stąd też były podejrzenia na niego, że po prostu zmyśla i tak dalej, ale ostatecznie nie można było mu tego udowodnić. No i coraz im dalej idziemy w komiks, tym więcej osób jest jakby w to zamieszane i oczywiście jakby plusem jest to, że poznajemy perspektywy na przykład członków rodzin od tych dzieciaków, które zaginęły, to jak te śmierci wpływają na nie i tak dalej. To buduje też coś innego w tej historii. Oczywiście ten świat staje się bardziej żywy, czytelnik bardziej się przyjmuje tą sytuacją, ale im więcej z tych postaci jest angażowanych w tą tajemnicę, tym ona przestaje być taką ciekawą tajemnicą. Jest tutaj też troszeczkę akcji, właściwie od sam koniec jest jej całkiem dużo i konkretnie i fajnie wychodzi. No i nie jest to opowieść, która tak jak na przykład Criminal wspominałem, że to jest opowieść, gdzie każdy tom można traktować jako zamknięta całość, tutaj tak nie jest, tutaj mamy końcówkę, która nam sygnalizuje mocny ciąg dalszy nastąpi, który oczywiście nastąpił, bo drugi tom też już został wydany u nas na rynku i też do niego oczywiście przejdziemy w pewnym momencie. Natomiast jeśli chodzi o tom pierwszy, jest całkiem obiecujący. Troszeczkę, tak jak mówiłem, nie do końca mi podpasowało to, gdzie jak scenarzysta postanowił ciągnąć ten wątek i tej tajemnicy, dołączając do niego coraz więcej osób, stało się takie trochę mniej intymno-straszne, jeśli mogę tak to określić, gdzie czytelnik się czuł taki bardzo osamotniony w tym problemie, podbudowując tą grozę. I ona gdzieś po prostu zaczyna w pewnym momencie uciekać i bardziej się to zamienia w takiego po prostu slashera, coś bardziej akcyjniak niż
taka groza, która straszy sama w sobie, coś w tym rodzaju. Rysunki są bardzo nastrojowe, to muszę przyznać. Najbardziej mi się podoba to, jak nasz główny bohater James się przewija, on nosi okulary i nie widzimy jego oczu za szkłami, widzimy tylko te szkła kwestia, jak to jest gra światłem i cieniem, gdzie z jednej strony mamy te realistyczne w miarę kształty postaci, ale kiedy mamy właśnie jakiś cień i tak dalej, to on jest tutaj zaznaczany taką przesadną czernią mazaną, która nadaje takiemu wyjątkowego charakteru grozy temu komiksowi. Ja jestem zaintrygowany, nie jestem wielkim fanem horrorów w komiksie, ale ten mnie zainteresował, ten mnie kupił. Zobaczymy, co będzie w tomie drugim, a tymczasem polecam. Coś zabija dzieciaki, tom pierwszy z wydawnictwa Nonstop Comics. I to by było na tyle, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą audycję. Przypominam, dzisiaj rozmawialiśmy z Michałem Traczykiem odnośnie kolejnej edycji Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej. Rozpoczyna się już w przyszłym tygodniu, od 22 kwietnia do końca przyszłego weekendu, do niedzieli. Koniecznie sprawdźcie, zerknijcie, znajdziecie może coś dla siebie. Znajdźcie Czytelnie Nowe i festiwal na Facebooku. Wszystkie szczegóły tam znajdziecie. No i omówienie komiksów. Kolejny tom serii Criminal z wydawnictwa Mucha Comics i Coś zabija dzieciaki z Nonstop Comics. Dziękuję za to, że spędziliście godzinę właśnie z nami, właśnie z komiksem i mam nadzieję, że znaleźliście coś nowego dla siebie, coś, co będziecie planować przeczytać. Do usłyszenia za tydzień. Cześć! Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński. Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15:00.